Wziąłem się po prostu z tego, że u swoich rodziców urodziłem się przed wojną w 1937 roku. Potem w 1957 roku wyjeżdżaliśmy do Izraela, ale jeszcze przedtem mieliśmy emigrację do Rosji. Znaczy, to nie była emigracja. Mojego ojca aresztowali Rosjanie i trzymali w lagrze. Moja matka i mój brat, siostra i ja musieliśmy uciekać z getta po to, żeby znaleźć ojca. Jak przeszliśmy Bug, to nas Rosjanie zatrzymali, orzekli, że matka jest szpiegiem i wysłali nas na Sybir. Z Sybiru żeśmy przyjechali do Kirgistanu, kiedy generał Sikorski podpisał umowę ze Stalinem i Polaków wypuszczano z Syberii. Początek 1946 roku przyjechaliśmy do Polski, gdzie ojciec, który był w międzyczasie w armii kościuszkowskiej, przyjechał po nas do Szczecina, bo przewieziono nas do Szczecina i zabrał nas do Warszawy. I stąd się wziąłem. Nasz przodek otrzymał tytuł hrabiowski mniej około 300 lat wstecz. Kiedy nadano mu tytuł i napisano Lewiński, a otrzymanie tytułów wiązało się ze zmianą nazwiska, nie zgodził się przyjąć tego tytułu. I stąd w herbiarzu figurujemy Lewiński z przydomkiem Lewin. Zasłużył się cesarzowi austriackiemu, a że mieszkał wtedy na Galicji, otrzymał tytuł hrabiowski za zasługi. Rosjanie weszli do Brześcia Litewskiego i wszystkich, kogo trzeba było, aresztowali. No bo był polskim komunistą, niezgodny z komunizmem sowieckim. Nie był jeńcem, nie był nic, po prostu pracował tam, żeby na życie zarobić dla nas. I został przez nich aresztowany i wsadzony do lagru. Sami prawie Polacy byli w tym lagrze, polityczni. A jeśli chodzi o przestępców, oni byli osobną grupą. To z opowiadań ojca wiem. Myśmy w tym czasie byli w Warszawie. Myśmy dopiero w 1941 roku, po utworzeniu getta, a myśmy mieszkali tam, gdzie Niemcy okrążyli i zrobili getto. Dopiero moja siostra płakała dzień i noc, że chce do ojca. I właśnie pewnego dnia taki Niemiec wypchnął moją matkę z tramwaju. Prawie się zabiła, wróciła. Spakowaliśmy rzeczy, uciekliśmy z getta i polecieliśmy do Rosji, pojechaliśmy, żeby szukać ojca. Tam byli tacy, którzy przeprowadzali jakieś tam pieniądze, brali za to, coś i przeprowadzali. Nas przeprowadzono i od razu nas aresztowano. Na ręku u matki wyglądałem, oglądałem cycuszki mamy, bo ssałem jeszcze, ja wiem, byłem maleństwem. Wyglądało dosyć ciężko taka podróż dla kobiety z trojgiem dzieci, bez męża. Mama raczej była podobna do... semickie rysy miała. Do ojca jestem podobny. Ojciec był blondynem niebieskookim w ogóle, więc... Był przed wojną w Armii Polskiej. My ojca znaleźliśmy de facto, jak przyjechaliśmy z Kirgistanu, kiedy nas, z Syberii, kiedy nas zwolniono z Syberii, tośmy ojca spotkali. Bardzo krótko był z nami. Ja tam bardzo ciężko zachorowałem. Nie chcieli mnie do szpitala przyjąć, ale w końcu mnie wyleczono. I ojciec od razu po tym, kiedy mnie wyleczono, de facto poszedł do armii. Najpierw poszedł do Andersa. Anders już nie przyjmował, było za późno. To poszedł do Armii Czerwonej na przyspieszony kurs oficerski. I potem, kiedy powstała Dywizja Kościuszkowska, przeszedł do Dywizji Kościuszkowskiej jako oficer. Z Syberii, kiedy nas zwolniono, to nas zesłano do Kirgistanu. I natychmiast, to był 41 rok. Przez znajomych mama wiedziała, gdzie ojciec jest i ojciec wiedział, gdzie my jesteśmy. Listy się wysyłało, ojciec wiedział, gdzie my jesteśmy, czekał na nas. Ja miałem wtedy 3 lata, jak ojca żeśmy spotkali. Ja pamiętam spotkanie z ojcem w 1946 roku, tak. Przyszedł w mundurze jeszcze, wie pan, tak. Ojciec był zastępcą dowódcy pułku, pierwszego pułku samochodowego Dywizji Kościuszkowskiej. I szlak bojowy? Zrobił Lenino Berlin. A propos, to mój pierwszy język był eskimoski w ogóle. Tak. Na Syberii
mnie oddano do żłobka takiego, dwuletnie, dwuipółletnie dzieci. I tam wszyscy byli Eskimosi. Ja mówiłem, ani jednego słowa nie pamiętam. A już w Rosji chodziłem do polskiej szkoły, bo Związek Patriotów Polskich, do których należała moja matka, utworzył szkołę polską w Kirgistanie, w mieście Kant, 20 km od Frunze, byłej stolicy Kirgistanu. I tam chodziłem do szkoły, tam żeśmy się uczyli po polsku. Do ojca dotarła natychmiast, jak był w Rosji, do nas trochę później, ale ojciec to już wiedział. Nasz kuzyn, który był w Lagrze też, napisał list do Stalina. To go zapytano, którą ręką pisze, prawą. To położono mu rękę na słupku i trzy te palce odrąbano. No, stalinizm, proszę pana. Gdyby nie robił takiego terroru, to by się tyle lat nie utrzymał. Ale jakie tam to są, wie pan, epitety, nie propagandowe nawet, to antysemickie, znaczy się do komuna. Żydzi byli komunistami z prawdziwego zdarzenia, ale ich komunizm to była utopia, to jest nie do zrobienia w ogóle, to co oni chcieli zrobić. Ale oni nie byli komunistami krwiożerczymi, jak były Sowieci tam. To co Stalin zrobił, to nie był komunizm, proszę pana. To, że on to nazywał radziecka tam komunizm, to był żaden komunizm, proszę pana. To był terror, horror, terror. Ale ja już wiedziałem, jak już przyjechali, rozmawialiśmy z ojcem, to myśmy już mieli swoje zdanie na temat tego komunizmu. Szukaliśmy ojca, jak wróciliśmy z Syberii, tośmy ojca znaleźli. Bardzo krótki okres czasu był z nami, a potem poszedł do armii. I spotkaliśmy się dopiero po wojnie. Już zamieszkaliśmy dokładnie na Pradze. Stąd ja, który urodzony jestem w Warszawie, ruch złoty i żelazny, wychowałem się na Pradze i często mówił o mnie chłopak z Pragi. A myśmy mieszkali w trzech miejscach, blisko Targówka, potem mieszkałem na Szmulkach, w różnych miejscach. No, pamiętam Świder, gdzie byłem w domu dziecka i pamiętam Pragę, proszę pana, bo tam chodziłem do szkoły. Najpierw do szkoły powszechnej, a potem do gimnazjum. To były lata, proszę pana, 47 dalej, do 57 roku. Ja się chowałem wśród najgorszej żuli. Wszyscy wiedzieli, że jestem pochodzenia żydowskiego. Nigdy nie miałem problemów. Natomiast w szkole były takie wybryki, to ja sobie dawałem z tym radę, wie pan. W końcu byłem 8 lat bokserem, wie pan. Tak. Także ja sobie z tym dawałem radę, ale właśnie dlatego dostałem wilczy bilet. No. Ojciec był starym cwaniakiem warszawskim. Każdy rodzic chowa swoje dziecko tak, jak uważa, że jest najlepiej. Nie zawsze ma rację. Ale mój ojciec uważał, że jeśli jemu pupy ojciec jego stłukł, to on musi mnie też stłuc tą pupę. To było w porządku. Na podwórku ja nie miałem kłopotów. Jak ja się skarżyłem do ojca, że ktoś mi coś powiedział, ale coś zrobił, to ja dostawałem lanie, dlaczego nie dawałem sobie sam rady z tym. I potem zrobiłem porządek w szkole, było ok. Od 13 roku życia już boksowałem. W życiu nie podniosłem pierwszej ręki na człowieka, bo byliśmy tak szkoleni przy boksie, że nie wolno nam się bić i nie wolno nam rozpoczynać bójek. Ja nigdy nie rozpocząłem bójki. Zawsze wszystko, co się działo w tych bójkach, to było bardziej jako samoobrona, niż że ja zacząłem bójkę. 3 razy złamany nos, tak. O, widzi pan? 3 razy był złamany. Ale nie widać po mnie. Pierwszy raz mi złamał mój trener. Tak. Ja nigdy nie pękałem. Nigdy. Niczego się nigdy nie bałem, nigdy nie pękałem. Moi koledzy, te żulie, jak ja wyjeżdżałem, to oni płakali. Na dworcu, proszę pana, przyszli, byli razem ze mną do końca, aż ja wyjechałem.
No ale takie, wie pan, koleje życia każdy przechodzi nie tak, jak sobie wybiera, tylko tak, jak one idą. No i musi na nie odpowiadać i za nie odpowiadać. Ja panu powiem, prawie nie było Warszawy, proszę pana. Była cała zburzona. Wtedy było hasło, cały naród buduje swoją stolicę. I myśmy, dzieci ze szkoły, w niedzielę rano przyjeżdżały ciężarówki, myśmy jechali na gruzy i czyściliśmy cegiełki. Bieda była, nie mieliśmy rękawiczek, to stare skarpetki się zakładało na ręce i się czyściło te cegiełki. A moja mama jakoś zdobyła jeden pokój na ulicy Jagiellońskiej, na 5. piętrze, drewniane schody, bez windy. Kto to w ogóle mówił o windzie? To był luksus już, ten jeden pokój, w którym mieszkaliśmy 5 osób. Była wnęka, gdzie było duże łóżko i tam spałem. Z jednej strony ja z bratem, z drugiej mama z siostrą, a w środku tego pokoiku ojciec na noc rozstawiał takie amerykańskie łóżka były. Rozstawiał takie łóżka amerykańskie i spał. Była jedna toaleta w korytarzu na 10 takich mieszkań, w cudzysłowie, bo to był pokoik de facto. Raz w tygodniu się kąpało, mama stawiała na piec, robiła gorącą wodę i konewką się polewało, stała się w bali i się było. To były straszne warunki. Ale potem w 1947 roku już mieliśmy 2 pokoje na Konopackiej. No to już były lepsze warunki. W 1948 roku ojca wyrzucono z partii za odchylenia gomułkowskie, bo te nowe władze, które były pod wpływem sowieckim, to nie był komunizm, to był prokomunizm. Ci komuniści sprzed wojny to byli bardzo dobrzy ludzie. Ja zapytałem ojca, dlaczegoś to był komunizm, o co wam chodziło? To ojciec powiedział o równouprawnienie, to wszystko. My jako dzieci, myśmy tego nie widzieli, nie odczuwali, wie pan. Nam ojciec nie dawał tego odczuwać. Miał swoje przykrości, no na pewno. Ja mam ogromny sentyment do Pragi, bo tam de facto mieszkałem aż do wyjazdu do Izraela. Nie tylko stała Warszawa, język warszawski został. W Warszawie samej to już są wszystko ze wsi przyjechali, z różnych innych miast przyjechali. Natomiast Praga to jest Praga, wie pan. Tam się nie mówi smalec, tylko tam się mówi szmalec. O, proszę pana, jest język specjalny warszawski, praski. Jakaś próbka? Nie, tam próbki będę robił, próbki. Mam dzisiaj tyle lat, ja będę próbki robił w językach. Gwarę lwowską każdy rozumie, a to był język, którego ludzie nie rozumieli. Przestawiane sylaby były. Na przykład kino to było szynokity. Praga była na swój sposób kolorystyczna, wie pan. No chociażby językiem, chociażby tym bazarem Różyckiego, proszę pana. Też ja nie wiem dlaczego, ale państwo nie zadbało. Teraz zaczynają dbać o Pragę, troszeczkę odnawiają, budują, ale nie przyłożono ręki, gdzie... I myśmy wyjeżdżali w 1957 roku, to jeszcze te ściany były po kulach, były dziury, wie pan, w ścianach. Peres, bardzo znana osobistość polityczna na świecie, z Izraela powiedział, że Izrael powstał w Polsce. O dziwo, powiem panu więcej, na pewno słyszał pan słowo kibuc. Kibuc, takie gospodarstwo rolne. Tam właśnie był taki prawdziwy komunizm, bo tam nie było pensji, każdy dostawał to, co potrzebował i to też nie zdało egzaminu. To zaniknęło, bo to nie zdało egzaminu, ale pierwszy kibuc powstał na Grochowie, proszę pana. Tak. Dlaczego na Grochowie? Bo ziemia na Grochowie jest taka sama jak w Izraelu. Piaszczysta. I tam powstał pierwszy kibuc. Oni tam ćwiczyli się, sadzali, robili i już kiedy wszystko tego umieli, wsiedli tego, przyjechali do Izraela i tam utworzyli kibuc. Jak ja przyjechałem do Izraela w 1957 roku, pomijając to, że w Izraelu było razem z Arabami 1 600 000 ludzi,
A dzisiaj, nie wiem, czy pan się orientuje, ale jest około 8,5 miliona ludzi, czyli jest 5 razy tyle. Także stało się normalne państwo się zrobiło. No. Były bardzo trudne początki dla wszystkich. Bardzo, proszę pana. Wszystkiego było brak. Ja pamiętam, że ja przywiozłem, jak ja przejechałem okrętem, to we Włoszech kupiłem taką skrzynkę jabłek i przywiozłem te jabłka, to ode mnie kibuc wykupił te jabłka. Proszę pana, nie było jabłek, nie było nic. Proszę pana, dzisiaj jest wielkim eksporterem jabłek Izrael. I nie tylko jabłek, w ogóle, jeśli chodzi o rolnictwo, jest na pierwszym miejscu na świecie. Jeśli chodzi o high-tech, wysoką technologię, na pierwszym miejscu na świecie, w stosunku do, nie może być tak wielki jak w Ameryce, jak w Ameryce jest 300 milionów, a tu jest 8 milionów. Ale chodzi o to, że porównując stosunkowo, pierwsze miejsce. Wie pan, w ZMP w Polsce byłem dokładnie 2 miesiące, przyszli do nas do klasy, to była 9. klasa i zapytali, kto nie chce zapisać się do ZMP. I 100% uczniów została zapisana, po 2 miesiącach mnie wyrzucili, więcej nie miałem z nimi nic wspólnego. I dlatego nie mogłem się też dostać na prawo, proszę pana. Jak miałem pójść na prawo, to się nie dostałem, musiałem pójść na ekonomię. Długa historia i przykra. Historia związana z antysemityzmem, ze wszystkim. Nieciekawa historia. Przykra historia, bo ja dostałem potem wilczy bilet. Ja nie mogłem w ogóle uczyć się w gimnazjum normalnym, tylko musiałem się uczyć w wieczorowym gimnazjum. To ja mówię, to ja się chcę uczyć, co mam zrobić? Mówię, idź do wieczorowej szkoły. Przyjdę do wieczorowej szkoły. Mówię, my przyjmujemy tylko tych, którzy pracują. Musiałem pójść załatwić sobie pracę i dopiero mnie przyjęto do 10. klasy szkoły wieczorowej na Kowalskiej na Pradze, gdzie dyrektorem był taki znany chemik Skulimowski. Bardzo znany profesor. No a w Izraelu jednak nigdy nie utraciłem kontaktu z Polską. I to było jednym z powodów, że ja utworzyłem tą Izbę Handlową Izrael-Polska 27 lat wstecz. Myśmy to utworzyli, proszę pana, w 1988 roku, a dopiero przewrót w Polsce był w 1989 roku. W moim urządzeniu nie było żadnej polityki. Też Izba Handlowa Izrael-Polska, której byłem jednym z twórców, było nas 4, którzy to zrobili, jest organizacją apolityczną, zupełnie jest organizacją gospodarczą. W życiu nie należałem ani w Polsce, ani w Izraelu do żadnej partii, takiej czy innej, do żadnej. W 1957 roku z różnych przyczyn rodzina nasza musiała emigrować do Izraela. To był bardzo trudny okres w naszym życiu, bo staliśmy się wtórnymi analfabetami. Nie znaliśmy języka. Klimat to nie był nasz klimat. Było bardzo ciężko, bardzo ciężko. Wszystko było trudne, proszę pana. Powiem panu, że te pierwsze 2 lata w Izraelu to było coś strasznego. W ogóle nie wspominać może. Bez języka. Wie pan, co to znaczy stać się w tym analfabetą? Jest pan jeszcze z dzieckiem. Nie może pan pójść do szkoły zamkniętej, uczyć się języka, tylko musi pan zarobić na jedzenie dla dziecka. Bardzo trudny okres w życiu przeszedłem. Powoli wszystko się unormowało. Żyjemy normalnie. Izrael stał się naszą drugą ojczyzną, bo nikt nam nie może zabrać naszej pierwszej ojczyzny, bo tu żeśmy się urodzili, tu nasi rodzice, nasi pradziadowie tu się urodzili i tu żyli. I nigdy nie utraciłem obywatelstwa polskiego. Zawsze byłem obywatelem polskim i do dzisiaj jestem. I tak teraz dzielę między Warszawą a Tel Awiwem czas. To są ciężkie pytania. Na pewno jak człowiek zostawia to, w czym żyje x lat, to jest bardzo ciężkie. Ja mówię, nawet jak człowiek się rozwodzi, a mieszkał z żoną 20 lat, się rozwodzi, ten rozwód jest dobry dla niego, to jest bardzo ciężkie przeżycie. To samo to jest na pewno ciężkie przeżycie. A propos, moja żona do dzisiaj przecież jest pisarką, dziennikarką, pisze tylko w języku polskim. Naszym językiem rodzinnym, matczynym jest język polski, nie ma o czym mówić. No. I tak to już zostało. My w domu wszędzie mówimy z żoną po polsku. Nigdy nie mówimy w innym języku. A moje dzieci wszystkie mówią po polsku, które urodzone w Izraelu. Wszystkie mówią po polsku.
Ja nawet byłem jednym z twórców Klub Młodzieży i Studentów z Polski. Utworzyłem coś takiego w 58 roku. 57-58 roku. W 58 roku. I tam się spotykali koledzy z Polski wszyscy. Myśmy kontaktu z Polską nie tracili. To Polska zerwała kontakt z nami. To znaczy nikt z nas, chociaż był obywatelem polskim, nie mógł przyjeżdżać do Polski. Nie pozwalano. Dopiero, proszę pana, po 28 latach, przy pomocy takiego triku, bo ambasada polska w Paryżu urządzała wyjazd do Polski, do Oświęcimia, do tego, i mnie tam wpisano na listę, ja przyjechałem na te 10 dni, a te całe 10 dni byłem w Warszawie. Nie pojechałem nigdzie do Oświęcimia, nigdzie, tylko byłem cały czas w Warszawie i oddychałem Warszawę. Bo nie wiem, czy pan się orientuje, pan nie jest warszawiakiem, warszawiacy są zwariowanymi patriotami lokalnymi. Bardzo kochają Warszawę. I ja też. Jestem normalnym warszawiakiem, kocham Warszawę. W tym czasie, kiedy powoływałem do życia Izbę Handlową Izrael Polska, musiałem też załatwić, żeby tu powstała Izba Handlowa Polska-Izrael, bo jak nie, to by nie miało sensu. Bardzo pomógł mi w tym taki bardzo, bardzo dla mnie prawie święty człowiek, teraz chory jest, Kazik Pazgan, właściciel Konspolu. Bez niego to bym tego w ogóle nie przeprowadził. Naprawdę. Do dzisiaj jesteśmy w przyjaźni. On dzisiaj jest honorowym prezesem tej Izby Polskiej. I ja jestem z nim cały czas w kontakcie. W tym czasie współpracowałem również wtedy jeszcze był Związek Radziecki, tak? Z Litwą i Łotwą. A potem to wszystko rzuciłem, bo mnie to nie interesowało. Mnie interesowała tylko Polska. To zerwałem stosunki tam handlowe z Litwą, Łotwą i z tym. I zostałem tylko w Polsce. Zresztą przez jakiś czas byłem tutaj nawet prezesem holdingu Interpegro. To była potężna instytucja w Polsce. Właśnie od prezesa dostałem tą szablę, która tu wisi na ścianie. To od niego dostałem, jak tu się sprowadziłem. To jest autentyczna szabla, którą używał jego ojciec kiedyś. Tak? On już nie żyje, chociaż był młodszy ode mnie, już zmarł. Był cudownym człowiekiem, jak moja żona go nazywała, Złotousty Zbyszek Hryniewicz. Tak? Nazywał się. Utworzyłem Interpegro Izrael. To była pierwsza polsko-izraelska instytucja w Izraelu. Bo już w Polsce zaczęliśmy robić różne instytucje. A w Izraelu pierwsza to było Interpegro Izrael. Dzisiaj jest Krajowa Izba Gospodarcza, ale wtedy nie było Krajowej Izby Gospodarczej. To się nazywało jakieś inaczej, coś handlu, nie handlu, coś. Coś, które zwróciłem się do nich, że chcemy utworzyć tą izbę dwupaństwową i spotkałem się z takim bardzo nieprzyjemnym stosunkiem. Wstałem, powiedziałem, palec jego skierowałem, powiedziałem, ty zdechniesz, a ja tą izbę tu otworzę. I otworzyłem. Wszystko, co się tyczyło izby handlowej i tego, co myśmy robili, to było czysto ekonomiczne, gospodarcze. Żadna polityka, żadna z w ogóle polityka nigdy nie interesowała. Ja przyjechałem wtedy z Izraela. Jeszcze Izrael nie był dobrze widziany, bo ta propaganda radziecka zrobiła jednak swoje, wie pan. Dopiero potem Izrael stał się w Polsce bardzo modny. No dzisiaj wymiana handlowa jest bardzo ładna. Izrael współpracuje z Polską we wszystkich dziedzinach, naprawdę. No, izba nasza zrobiła furorę, bo myśmy byli jedną z najlepszych izb dwupaństwowych i w Izraelu, i w Polsce. W ogóle dzięki nam rozpoczęły się rozmowy dyplomatyczne, żeby odnowić stosunki dyplomatyczne. Teraz właśnie było 25-lecie odnowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Izraelem. I minister Schetyna z Pamalią przyjechał do Izraela. Byłem nawet w Jerozolimie na kolacji u niego. Otrzymałem bardzo wysokie odznaczenie w Polsce za tą działalność gospodarczą. Nie polityczną, tylko gospodarczą.
to mam tutaj odznaczenia, dużo odznaczeń, bardzo dużo dyplomów. Jakby to powiedzieć, najwyższa nagroda ministra gospodarki, żeśmy w zeszłym roku właśnie dostali od ministra gospodarki i wicepremiera Polski. Wydajemy co miesiąc biuletyn. Bardzo ważny ten biuletyn, wie pan, my go wydajemy, on jest na bardzo wysokim poziomie. Na bardzo wysokim poziomie. No, największy sukces jest to, że stosunki dyplomatyczne zostały odnowione. To jest bardzo ważne, proszę pana. A jeśli chodzi o sprawy handlowe, nie ma żadnych barier. Niech pan zrozumie, jeśli 25 lat temu był ten przełom w Polsce, to wtedy dzieci, które miały wtedy po 7-8 lat, one już, kiedy poszły do gimnazjum, to już było gimnazjum, gdzie oni się uczyli języków i wszystkiego. I jak pan dzisiaj popatrzy na ludzi 30-paroletnich, to nie ma barier językowych, nie ma... Właśnie to, co było najważniejsze, to myśmy wykonali, nasza izba, kiedy były bariery językowe, to myśmy pomagali w stosunkach, myśmy łączyli ze sobą firmy, ludzi, powstawały joint venture dzięki nam, różne ciekawe. Na pewno mamy dużo wkład, duża cegiełka z naszej strony jest wkładem w te wszystkie stosunki polsko-izraelskie. A co jest do zrobienia? Do zrobienia to jest to, żeby powiększyć te stosunki gospodarcze. A przyjaźń jest teraz bardzo polska, na arenie międzynarodowej występuje bardzo ładnie, jeśli chodzi o Izrael. Bardzo ładnie. To, że Polska była cmentarzyskiem w czasie Holokaustu, to jest 100%. Ale nie Polacy byli temu winni, tylko Niemcy. Ale to nie ulega wątpliwości. Tu zginęło, proszę pana, 6 milionów Żydów zginęło tutaj. To jest moja ojczyzna. Ja chciałem być w jakichś stosunkach z moją ojczyzną i jestem. Jestem tu mile widziany i przyjmowany. Jak przyjeżdżają ministrowie czy ktoś z Polski, to mam spotkania z nimi. Bardzo jestem z ambasadą zaprzyjaźniony. Jest tam radca handlowy i radca ekonomiczny. My z nimi bardzo współpracujemy. Nasza izba bardzo z nimi współpracuje. Bardzo. Zresztą ambasador jest bardzo zadowolony z naszej współpracy. Są bardzo dobre. Ja tylko twierdzę, że wciąż za małe, bo Izrael ma co sprzedać Polsce, a Polska ma co sprzedać Izraelowi. To powinno się stać bardziej większe, ale relacje są pierwszorzędne, proszę pana, pierwszorzędne. Musi pan powiedzieć, że Izraelczycy zainwestowali w Polsce w ciągu tego czasu jakieś ponad 5 miliardów dolarów. Ponad 100 firm izraelskich, które budują w Polsce. Ja też byłem tutaj deweloperem, ja budowałem tu. Też budowałem w Izraelu, ale budowałem tu w Polsce. Ja Szewacha Weissa znałem bardzo dużo lat, jak jeszcze był marszałkiem Sejmu Izraelskiego, Knesetu tak zwanego. I myśmy się dosyć lubili i on dostał nominację na Berlin. A ja powiedziałem mu: Szewach, kim ty jesteś w Berlinie, kto cię zna i kto ciebie tam potrzebuje? Dla Polaków ty jesteś symbolem, bo oni ciebie uratowali. Ty jesteś symbolem tego, że Polacy ratowali Żydów. I ty będziesz tam przyjmowany z otwartymi rękoma. On mi potem dziękował. On do dzisiaj, wie pan, wykłada na uniwersytecie. Polska jest dla niego świętym krajem. No. Są różni, wie pan, są ludzie, których Polacy bardzo skrzywdzili. Na przykład jeden z premierów, jak on się nazywał, nieważny, to on był antypolski. Dlaczego? Polacy mu normalnie siekierą zabili mu brata. No. Tacy ludzie, no to trzeba ich rozumieć. Trzeba ich rozumieć. Któryś minister czy Peres, nie pamiętam, powiedział, że Polska jest dzisiaj największym przyjacielem Izraela w Europie. Ja panu powiem też, antysemityzm jako taki, antysemityzm to jest chore w ogóle przecież. Jak można kogoś nienawidzić dlatego, że jest Semitą, czy dlatego, że jest Turkiem, czy dlatego, że jest Bułgarem? Ja tego w ogóle nie rozumiem. W ogóle rasizm, prawda? Bo to jest... Straszny, wie pan.
pierwszą grupę inżynierów z Polski ja przywiozłem do Izraela na spotkanie z największą elektroniczną firmą Tadiran. I prezes Tadiran nas przyjął, a potem mówi do mnie: Lewiński, powiedz mi, w Polsce są tacy inżynierowie? Ja mówię: tacy i jeszcze lepsi. Bo oni nie rozumieli, że Polacy teoretycznie byli przygotowani super. Świetnymi byli inżynierami i lekarzami, ale praktycznie słabi, bo nie mieli oprzyrządowania. Kapitał przychodzi, jakby mieli oprzyrządowanie, to by zdobyli kapitał też. Ale oni nie mieli oprzyrządowania. Ja pamiętam, że ja kiedyś tu przywiozłem, mój kolega z domu dziecka jeszcze przyjechał tutaj i dostał ataku serca prawie. Ja go zawiozłem do szpitala na Banacha i siedziała taka starsza lekarka. On miał taką przerażoną minę. Ona tak patrzy na niego i mówi: niech pan się nie przeraża. My tylko nie mamy oprzyrządowania, lekarzy mamy lepszych niż w Ameryce. Lech Kaczyński był prezydentem Warszawy, to nasza izba go zaprosiła, bo on chciał przyjechać do Izraela i myśmy go bardzo uroczyście podejmowali. Ważne było to, że on przyjechał z wizytą, przywiózł ze sobą naczelnego architekta i wiceprezydenta do spraw budownictwa. I myśmy przygotowali spotkanie, 200 osób, były dyskusje, mam właśnie zdjęcia stamtąd. Prezydent Kwaśniewski 2 miesiące wstecz był w Izraelu. Bez przerwy przyjeżdża. Jestem z nim w bardzo dobrych stosunkach przyjacielskich, powiedziałbym. Izrael przyjął pewnego dnia 1 milion Rosjan, Żydów rosyjskich. Niech sobie pan wyobrazi, 1 milion to było wtedy, powiedziałbym, 1/5, a może nawet mniej niż 1/5 ludzi. Niech sobie pan wyobrazi, że w Polsce, Polska będzie miała przyjąć 8 milionów Polaków. Jak ma przyjąć 10 tysięcy uchodźców, to nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. A jakby miało przyjąć 8 milionów Polaków, a Izrael, wojsko, kibuce, wszyscy stanęli. To była bardzo zdrowa emigracja dla Izraela, ta rosyjska. To było parę lat temu. W czasie wojny jechał okręt z Niemiec pełen Żydów. Nie było jednego państwa w Europie, które zgodziło się ich przyjąć. Oni musieli wrócić do Hamburga. Nie wiem, czy panu to coś mówi. I to byli ludzie, którzy jechali uciekając od zagłady. Nie żeby poprawić sobie swoje warunki ekonomiczne. Uchodźcy, którzy uciekają przed śmiercią, to jest coś innego. A uchodźcy, którzy uciekają, bo szukają sobie lepszych warunków bytu, to jest też zupełnie coś innego. I jeśli dany kraj nie chce przyjąć ludzi, którzy chcą sobie poprawić byt, to ten kraj chce, żeby swoi ludzie sobie poprawiali byt. Ale jeśli ludzie uciekają od śmierci, to nie można ich zostawić na wolę boską. To jest moje zdanie, ja wiem, ale ja się nie wtrącam w to. Właśnie była taka dyskusja w telewizji i taka pani powiedziała, że ona się dziwi, bo są arabskie kraje bardzo bogate, jak Kuwejt, Saudia i tak dalej. Dlaczego one nie przyjmują tych uchodźców? Nie można na tej zasadzie przyjąć kraju do Unii Europejskiej. Że on coś zrobi i za to jego się weźmie do Unii. To brzmi bardzo jakoś dziwnie, tak ja bym powiedział. Turcja nie jest Europą, tylko częściowo jest Europą. Jakie kryteria są Komisji Europejskiej, ja nie wiem. Ale widocznie ich kryteria nie pozwalają na to, żeby Turcja była członkiem Unii Europejskiej. Izrael jest kandydatem, ale tak zwanym wiecznym kandydatem. Nigdy nie będzie członkiem, ale jako kandydat ma uprawnienia pewne, szczególnie jeśli chodzi o cło. Na pewno Izrael bardziej się odnosi do wszystkiego po europejsku, bardziej niż Turcja. Nie ulega wątpliwości. Prócz języka może, to wszystko inne to jest europejski kraj pod każdym względem. Bo jest bardzo wiele rzeczy mi się nie podoba, czy
bardzo wiele rzeczy, które mi się podoba. Może dam taki przykład. Sposób zachowania Polski w stosunku do Ukrainy bardzo mi się nie podoba. Niech pan zwróci uwagę, jak pani Merkel zachowuje się do Ukrainy bardzo dobrze, ale powściągliwie. A Polacy natychmiast zaczynają wariować. Tylko zapominają, jak ulicami Ukrainy polska krew płynęła jak rzeka. 200 tysięcy Polaków bez powodu wrżnęli Ukraińcy. Polacy już zapominają o tym, bo to dawne czasy zapominają. Trzeba popierać Ukrainę, bo wszyscy my, którzy nie jesteśmy żadnymi politykami ani nic, jesteśmy przeciwko agresji. Wszyscy jesteśmy przeciwko agresji, zrozumiałe. Ale trzeba wiedzieć, jak być przeciwko agresji. Nie wariować. Nie robić sobie z Rosji większego wroga niż jest. Po co? Polska potrzebuje rynku rosyjskiego. I o to trzeba dbać. Ja zawsze podchodzę z punktu widzenia ekonomicznego. I po co w ogóle rozpoczynać taką straszną walkę z Rosją? Po co? Spokojnie. Niech pan zobaczy, jak się Francja zachowuje. Nawet Ameryka. Jak się zachowuje Niemcy, Francja, Ameryka, Anglia. A dlaczego Polacy? Po co to? Trzeba być za tym, żeby nie było agresji. Trzeba być za tym, żeby oni siedzieli, żeby zrobili rozej. Ja rozumiem obawa o granicę, ale ja się śmieję z tego, bo w Królewcu, proszę pana, jest granica z Rosją. A jak pan popatrzy na Białoruś, co to jest Białoruś? Rosja. To nie mamy granicy z nią. Mamy. Trzeba spokojnie, nie trzeba wariować, trzeba spokojnie. Izrael ma strasznie dużo minusów i ma strasznie dużo plusów. To samo Polska, to samo każdy kraj. Ważne jest, żeby plusy było więcej plusów niż minusów. Życzę obydwu krajom spokoju, bo jak nie ma spokoju, to jest zastój w rozwoju. Także spokój jest najważniejszy i najpierw myśleć, a potem robić.